Witajcie. Chciałabym Was zaprosić na koncert zespołu Wernchora, ale jest już niestety po. Zespół gra muzykę nawiązującą do kultury bojkowskiej, a sam koncert odbył się w bazylice znajdującej się przy klasztorze ojców dominikanów w Lublinie. Słynna jest ona również za przyczyną wyjątkowych walorów akustycznych i koncert odbył się bez nagłośnienia. Twórcy muzyki zadbali o instrumentarium. Grali między innymi również na lirach korbowych. Taki smaczek, próbkę tej muzyki usłyszeliście na początku. Ja mam jeszcze dźwięki muzyki w uszach. Nic więcej nie próbowałam nagrywać. Sam koncert odbył się przy okazji jarmarku Jagiellońskiego, który od kilkunastu lat w sierpniu odbywa się w Lublinie. I przy tej sposobności można było również zajrzeć tutaj do Bazyliki Ojców Dominikanów. Ja zwiedziłam wirydarz, boczną odrestaurowaną kaplicę, o której istnieniu w ogóle nie wiedziałam. A dzieje się to wszystko, ponieważ jarmark jest jakby swoistym festiwalem sztuki, kultury ludowej Europy Środkowo-Wschodniej. Popatrzeć można na dawne rzemiosło, sztukę ludową, muzykę, odbywają się warsztaty, przedstawienia. A ja zanurzam się jeszcze w zaułki Starego Miasta, gdzie znajdują się przeliczne kramy z rękodziełem, miłe oku, zabawki znane z większości dzieci, ptaszki, świstawki, kołatki. Bardzo piękne wyroby z gliny, wiklina, hafty, koronki. No sami widzicie na zdjęciach. Sam jarmark nawiązuje do prawie czterowiecznej tradycji targów jagiellońskich w Lublinie. Przywilej organizowania jarmarku nadał miastu Władysław Jagiełło i trwały one wtedy owe targi około 16 dni. Odbywały się po świętach, po zielonych świątkach. Cieszyły się ogromnym uznaniem i powodzeniem. Pojawiali się tutaj kupcy z całej Europy Wschodniej, bo i z państwa moskiewskiego, z Wielkiego Księstwa Litewskiego, z Turcji, Mołdawii, Persji. I tak wielkie było znaczenie owych targów, że w krótkim czasie nie tylko podwojono, ale wręcz czterokrotnie zwiększono. Odbywały się już one raz na kwartał, wtedy już troszkę krócej, około tygodnia trwały. No niemniej był taki wyjątkowy moment i taka potrzeba. Mnie zachwyciła ta ceramika, którą widzieliście przed chwilą. Taka bogata, taka no i estetyka i sposób zdobienia. Pan, nie zwróciłam uwagi, czy z Mołdawii, czy ze Słowenii. W każdym razie niechętnie posługując się językiem rosyjskim, tłumaczył, że białe szkliwo i zdobienia w białym szkliwem nie są domeną ich obszaru, że zapożyczyli to zdobienie. No niemniej efekt sami widzicie, no, mnie przypadł do gustu bardzo. Myślę, że fajnie się tu dzieje, bo trochę muzyki współczesnej, również pojawiają się twórcy tacy niszowi, których nie obejrzymy często czy na wielkich scenach, ale znaleźć tu można naprawdę wiele ciekawych, nie tylko przedmiotów do kupienia, bo tak jak mówię, i warsztaty, i przedstawienia, koncerty. Myślę, że z niektórymi spotkamy się tutaj za rok. Cześć. Thank you.
Thank you.